A dzień dobry, gdzie pani jest? A kto się tak cieszy, na spacerek pani wyszła, tak? Zobacz, tam jest taki dziwny, taka dziwna dziura. Gdzie? Jakby taki domek dla trollów. Domek dla trollów? A no, rzeczywiście. O ja, ale dziura, no. Julka wszędzie widzi jaskinie. A już chyba wszystkie jaskinie na wyspie zobaczyłyśmy, co? Oprócz tej w Rest. Nie, tam nie wchodzimy. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy wietrzną pogodę i wyszłyśmy sobie na spacer. I co? Zaczynamy tydzień ferii z kaloszkami. Chodzę bez usztywniacza na kamerę ostatnio, bo nie chcę mi się brać całego sprzętu. I bardzo mi się często ręka trzęsie, jak nie mam tego statywu do kamerki. Idziemy, przyjechałyśmy kawałek dalej od domu nad jezioro. Jest jeszcze pełno śniegu, więc nie wiem, jak ten spacer u nas będzie wyglądał, ale musimy coś robić. Bateria się kończy, piękny wodospad. To się nazywa zmuszanie ludzi do robienia tego. Tak, zmuszam Julkę do wyjścia na spacer, ale jest chłodno. Chłodno i wiecznie. No ale coś trzeba robić. No nie może być tak, że całe winterferie Julia spędzi w łóżku, bo taki ma plan. Nie wolno tak. Nie wolno przespać życia. Zobacz, dużo śniegu na ścieżce, bardzo wygodnie się chodzi, cały czas się nogi wyginają. Myślałam, że nie będzie już śniegu na ścieżce i bardzo wiatr wieje, więc może nas nie być słychać. Piękne mamy jezioro, prawda? Tam mamy śliczny wodospad i tam daleko są chyty. Dwa lata temu byliśmy na wycieczce, zostawiłam Osmo na śniegu, nie? Nad takim fajnym lazurowym jeziorko. I skapłam się dosłownie po ilu? Po 10 minutach. Wróciłyśmy tam na miejsce i już tej kamerki nie było. A tutaj zrobiłam to samo. Wziąłam, zostawiłam kamerę na ławce, bo się rozładowała i kręciłam już dalej telefonem. I przeszłyśmy z 200-300 metrów po śniegu. Ciężko się chodzi, ślisko. I mówię, kurczę, gdzie jest moja kamera? Także musiałam gonić, mieliśmy dłuższy spacer, ale chyba nie było aż tak źle, co? Julka jest wściekła, ale nie wiem, czy tak wasze małolaty też mają, ale po prostu ona nie chce nic robić. Muszę się na ciebie troszeczkę poskarżyć. Jak matka za uszy nie wyciągnie na spacer, czy nie zaplanuje jakiejś ferii, to słuchajcie, Julka by miała ferię z Netflixem, prawda? Bo wiecznie chodzi zmęczona i tak dalej. A masz tylko dwa razy w trening teraz w tym tygodniu. No i co z tego? No, także dużo luzu. Pasy popuszczone, no ale od tego też są ferie, żeby trochę odpocząć. Dziś stary nam zabrał samochód i nie możemy jechać do Ålesund. Więc nie pojechałyśmy na ferie w Ålesundzie, ale mamy nadzieję, że pojedziemy jutro. A teraz jedziemy do domu i zrobimy jakiś projekt biurko. A po co przestawiać? Proszę bardzo, u nas znowu się dzieje. Ta młoda dama nie wytrzymuje napięcia. Napięcie. I co?
I mamy nowy projekt. Projekt na ferie, robimy biuro. Ale w sumie doszłam do wniosku, że to chyba jest dobry pomysł. Julka się uparła na dużą szafę w pokoju. Ona chciałaby dużą szafę w pokoju, nie mieści swoich ubrań. I chciałaś białe meble. Chciała wymieniać meble, ale nie za bardzo jej na to pozwoliłam. Bo słuchajcie, jej meble są w bardzo dobrym stanie i one nie były tanie. Te meble są z Voxa. Ile już masz czasu te meble? 4 lata. 4. I Julka już sobie przeniosła tutaj ten słupek i wniesiesz dzisiaj toaletkę. Tak. Tutaj. Na razie dzisiaj doszłyśmy do wniosku, że przeniesiemy biurko, krzesło. No i spróbujemy się tutaj troszkę zorganizować, zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. I powiem szczerze, że ten kolor biurka na razie mi tutaj też w pokoiku pasuje. Tak pasuje do ramek. Jest, wyglądam dzisiaj jak placek, ale nie chcę mi się malować ani ogarniać. Włosy mam w miarę normalne, ale czas już na farbowanie. No i znalazłyśmy sobie fryzjerkę z Litwy, która tutaj jest nowa na wyspie i pójdziemy do niej obciąć włosy, spróbujemy. Miałyśmy zrobić to w Olesundzie, ale spróbujemy następnym razem. Jak Julka będzie farbować włosy, to musimy jeszcze poczekać, aż jej całkiem zejdzie stary odrost, zetnie, żeby nie kombinować, słuchajcie, ze ściąganiem starej farby z Julki włosów, bo nie chcemy jej niszczyć włosów. Więc teraz podetniemy, a myślę, że spokojnie tak w maju pojedziemy sobie do Olesundu i przefarbujesz sobie włosy u tej pani, którą tak dużo Facebookowiczów nam poleciło. Wybrałyśmy się z Julką w końcu do miasta i mamy dzisiaj dzień dla siebie, dzień shoppingu, wybieramy się też do akwarium, wybieramy się też na dobre jedzonko i mamy swój taki, no kusedak, taki dzień przyjemności, ale powiem szczerze, że shoppingu będzie chyba z tego wszystkiego, całego naszego programu najmniej na tych feriach, bo chyba zależy nam na tym, żeby trochę spędzić ze sobą czasu. Miałam nagrywać ogólnie osobny odcinek w Olesund, ale... No pokaż, pokaż. Miałam nagrywać osobny odcinek, ale to się bardzo drzewko spodobało. Bonsai. Sztuczne. Ale sztuczne też jest dobre, bo tak naprawdę zimą nam kwiaty strasznie padają. A ja, mi nawet kaktus zdaje. Muszę skończyć moją myśl. Miałam nagrywać osobny odcinek do tego vloga właśnie z Olesund, ale stwierdziłam, że jeżeli ja będę latać cały czas z kamerą, to mniej czasu poświęcę tej młodej damie i mniej czasu będę z nią rozmawiać, dlatego po prostu wezmę kamerę i pokażę wam, co dzisiaj będziemy robić i tak będziemy sobie chodzić. Chodzić, nie będzie pachował, nie będzie ci pachował do pokoju, zostaw tego flaminga. Tak, i my sobie pochodzimy po sklepach trochę na ludzie, mamy trochę jeszcze spożywczych rzeczy, pójdziemy do polskiego sklepu i sobie wybierzemy może coś fajnego i Julka musi sobie kupić spodnie. A jesteśmy teraz właśnie w Spar Shopie, gdzie są rzeczy do domu, a fajne są. Musisz powiedzieć, że teraz się trochę zmieniło, no, bo tak na Boże Narodzenie jak byliśmy, to była taka ja to lipa. Chcę, bo to będzie do mnie. Nawet tanie, bo takie plastiki zazwyczaj w Norwegii są mega drogie, tak, a te jeszcze kosztują ma doniczkę 79 koron, więc nie jest najgorzej. No i jeszcze jest doniczka do zostawiać. No, patrzcie, kupuję kurę przed domem na święta. Będzie pasować do koszyczków, co Kaśka robi. Jest piękna. Kura, kogut. A są jeszcze kury. Się jaram, kupiłam tak piękne rzeczy do domu, oczywiście pokażę wam jak już wrócimy. Teraz idziemy do centrum handlowego trochę na takie śniadanie, lunch, bo specjalnie żeśmy nie zjadły dzisiaj śniadania, żeby sobie iść na bufet, na sushi, no i pojedziemy później
do akwarium, bo trochę przechytrzyłam Julkę, bo ta Franca nie chce chodzić, a tam musi iść na spacer, musi trochę pochodzić. Także coś trzeba kombinować z tymi feriami. Jula też sobie kupi, co kupi? Nowe spodnie. Także idziemy szukać spodni. Nienawidzę szukać czegokolwiek z Julką, bo to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Julka i mój stary na zakupach to jest po prostu dramat. Będzie przymierzanie 50 par spodni, z czego i tak będziemy chodzić pewnie od sklepu do sklepu. Ale kupiłyśmy fajne zakupy. Teraz zrobiłyśmy i piżamkę za 70 koron. Julka sobie kupiła świetną. Jedziemy, ja już też jestem głodna, więc idziemy do centrum, do Olesund i pojedziemy dzisiaj jeszcze do akwarium i do polskiego sklepu. Po twaróg, twaróg, ważna sprawa. Wow, jak tu pięknie! Za 4 minuty. O, dotarłyśmy w końcu do akwarium. Jezu, ale słuchajcie, jest tak niesamowite. Taka przestrzeń na ryby. To wygląda jak takie 3D, co nie? No. Masz takie wrażenie, jakbyś był dosłownie w akwarium razem z rybami. Jak te ryby się jeszcze co? Ruszają. Makrele, wydaje mi się. Flądry? No nie, no tam na dole, flądra. No! Ale super. No i tu ile dużo. No, ale słuchajcie, tutaj teraz od godziny 14, a jest już godzina prawie 14, więc za 3 minuty musimy iść, będą karmienia. Fuk, wydr i pingwinów. I pingwinów, więc wybieramy się szybko. A o godzinie 16 jest już zamykane, więc mamy nadzieję, że zdążymy zobaczyć wszystko. A teraz dla kogoś o mocnych nerwach, kto widział tylko dorsza w zamrażarce lodówkowej. Tadam! To jest przyjaciela. Cześć, dorsze. Ciebie nie widzą. Jakie ryby są, każdy widzi. A więc cóż, puścimy jakąś muzyczkę, a my będziemy sobie chodzić, gadać. A wam życzę miłego czasu spędzonego z nami.
No tu. Jest rzeczywiście, no. Oh, wow. I dzień dobry, niestety już z centrum dowodzenia, dwa dni po ostatnim nagrywaniu moim. A to chyba tylko za sprawą moich fantastycznych kamer do nagrywania i baterii. Tak, nie cierpię tej kamerki, którą teraz używam. Ma tak krótką baterię, naładowałam baterię do pełna, jak jechałyśmy do miasta. Wcale aż tak długo, ani dużo nie nagrywałam, bo robiłam dosłownie kilka przebitek i tak dalej do w Ålesund. I cóż, może pogadałam, nie wiem, z 15-20 minut do Was. No i trach, nie ma baterii. Rozłączyła się chyba w najgorszym momencie, bo już jak chciałam się z Wami żegnać z promu, jak zjeżdżałam już na wyspę. No ale cóż, doładowałam baterię. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo byłam w pracy, jestem też zajęta przez norweski, ale jest postęp. Zrobiłam też sobie badania krwi, byłam u lekarza z moim zmęczeniem. Nie wiem, czy Wam wspominałam, ale ostatnio w ogóle nie mam energii i to jest naprawdę... No ból ciała, jak wstaję i tak dalej, chodzę, wszystko robię, bo muszę i nie chcę się poddawać. Źle śpię, myślałam, że mi lekarz coś pomoże i chciałam sobie zrobić badania krwi, trochę tak no, wymuszone, bo oczywiście pytałam o wszystkie zaznaczone ptaszki na zleceniu pobierania krwi, więc czekam teraz na wyniki. A lekarz, no cóż, postawił mi diagnozę, no... Za dużo pracujesz i zobaczymy, co tam z pobierania krwi wyjdzie, ta Twoja energia. No i to by było na tyle. Zero środków, które pomogłyby mi zasnąć. Wypytał się mnie, jak prowadzę swoje życie, o styl mojego życia. Była mała pogadanka, 15-minutowa i dziękuję, do widzenia. Wygląda na to, że jestem na tyle silna i na tyle świadoma, że powinnam sobie sama z tym wszystkim poradzić. Czekam zatem na badania krwi, być może muszę zacząć suplementować co nieco i przyjrzeć się bliżej również swojej diecie. Tymczasem zrobiłyśmy małe zakupy i tak, ja nie kupuję ostatnio szmat ani ciuchów, Julka troszkę kupiła, co widzieliście już w przebitkach wcześniej, nie wszystkie rzeczy wybrała, nie wszystkie rzeczy chciała. Kupiłyśmy bardzo fajny dresik jej na wiosnę. Julka, chcesz się pochwalić? No i chciałabym, żebyś się pochwaliła swoimi nowymi robotkami, bo Julka zaczęła robić trzy robótki ręczne takie, w czas ferii chyba jej tu sprzyja, bo ja czasami pracuję, czasami muszę się zająć po prostu norweskim i sobą, wychodzimy codziennie na spacery. No i tak kombinuję trochę, jak tutaj z nią ten czas spędzić, oglądamy sobie Netflixa i tak trochę chillujemy. Byłyśmy też cały dzień w Ålesundzie i spędziłyśmy super dzień i bardzo się cieszę, że pojechaliśmy do tego oceanarium i nasz wypad do miasta nie polegał tylko na bieganiu po centrum handlowym, ale też właśnie mieliśmy fajny czas chyba w oceanarium. Co? Podobał Ci się? Tak! Fajne foczki były, nie? Takie słodkie. Mamy korbę na punkcie zbiegu. My tutaj widzimy foki na zatoce i po prostu Jezu, jakie słodkie! A teraz zobacz, cztery wydry się kąpią. A dzisiaj znowu na patyku takim leżała foka. Musimy w ogóle iść i sprawdzić, co to za patyk jest. Ale nie, tu nie są cztery. Raz, dwa, trzy. Widzimy cztery? Pięć głów wydr także buszują po zatoce. Ja nie kupuję ciuchów. Jedyny ciuch, który sobie kupiłam, to są spodenki. Trochę dłuższe, za 39 koron w New Yorkerze. New York miał bardzo dużą przycenę na, jeśli wybór chodzi spodenek na lato. Mhm. I wszystkie spodenki praktycznie były po 39 koron, one jeszcze tutaj były z paseczkiem. Ja je kupiłam w rozmiarze 38 i ja miałam jeszcze krótsze, takie same spodenki, ale zrobiła mi się taka no, plamka gdzieś tutaj na pośladkach i tak już nie bardzo chciałam je nosić, nosiłam je tutaj na ogródek. No i teraz sobie kupiłam właśnie te spodenki już tak typowo na lato, dłuższe, ja wolę trochę dłuższe spodenki. I w związku z tym, że nie kupuję rzeczy na siebie, ciuchów, to znalazłam sobie co? Inny sposób. Inny sposób wydawania pieniędzy, na którym też już muszę zwrócić uwagę, bo miałam oszczędzać, a nie wydawać, a ciągle po prostu wchodzę i się zachwycam czymś i tym razem padło na dekoracje do domu lub do salonu. Kupiłyśmy tego koguta pięknego w Spar Shopie. On był drogi, kosztował aż 260 koron, 259 koron. Jest przepiękny, ale brakuje mi tylko wianka na drzwi,
który Kaśka zrobi w podobnych kolorach i będzie, myślę, pasował do koszyczka, który dostałam od Kaśki na urodziny wiosennego. No i po prostu wsadzę żółte żonkile przed dom i będzie pięknie już tak bardziej, jak to się mówi, wielkanocnie, wiosennie. Kogut doda takiego uroku. Drugą rzeczą, na którą się skupiłam w Sparshopie, to jest ten piękny metalowy rower z takim pięknym drewnianym siedziskiem. I on też nie był tani. Pamiętasz, ile on kosztował, Julka? Też coś koło prawie 200 zł. Prawie. Co ty? 200 koron. 200 koron, coś takiego. Coś było. Koło 200 koron. I to jest rower, który był wykonany w Niderland, czyli w Holandii. Jedzie, słuchajcie, jedzie. Kółko się kręci, naprawdę. Te przednie się samo kręci. Tak, te przednie się nie kręci. A nie, kręci się. Także jest taki rowerek i jego chcę postawić w salonie właśnie na półkach, w którym jest za ciemno, dla kwiatków moich. Będzie taką ozdobą. Nie lubię pierdolialda rzeczy właśnie na półkach, ale on wydawał mi się, że jest taki uroczy i że będzie mi pasował do wnętrza. No i kupiłam jeszcze jedną ozdobę wielkanocną i to są takie jajeczka ze Sparshopu. One są z piórkami w środku, na takich sznurkach. Jeżeli sznurki będą za krótkie, to przełożymy i te wykorzystamy do czegoś innego. Jajeczka kosztowały 80 koron, 2, 4, 5 jajeczek i je powieszę właśnie na karniszu, na zasłony. A jeszcze mam takie kule szklane, też mieliśmy tam sianko, piórka i takie jajeczka, więc wszystko powinno pasować. Pokażesz mi swoje robótki ręczne, żebym mogła Cię pochwalić. No i kupiłam jeszcze coś na lato do ogródka. Na tą moją siatkę tarasową. Myślę, że się super będą wyglądać. Mega drogie. Naprawdę ktoś powinien mieć takie odlewy wigipsowe i po prostu robić takie gwiazdy. Przepiękne dwie gwiazdy białe. Bo stwierdziłyśmy z Jurką, że chyba białe będą najlepiej wyglądać. One były 139 koron za sztukę. Moim zdaniem te gwiazdy po prostu petarda, one dodadzą uroku do światełek właśnie tam na ten mój tarasik i no po prostu już więcej nie będę nic kupować i więcej będę musiała dosadzić kwiatów albo coś pokombinować, bo naprawdę nie chciałabym, żeby... Miałam cel nie kupować ciuchów w tym roku i na razie póki co naprawdę to jest moja pierwsza rzecz, czyli spodenki, które kupiłam tak naprawdę już na lato. Nie chciałam kupować, bo chciałam zaoszczędzić pieniądze, a widzicie, zaczęło się po prostu robić tak, że zaczęłam wydawać na ozdoby i rzeczy do domu. Druga taka sama gwiazdka jest identyczna, ale moim zdaniem one są naprawdę przepiękne. No, będą nam na pewno służyć na lata, bo ja też nie za bardzo no, lubię zmiany, ale wolałabym, żeby na przykład, o, zmieniasz kwiatki, zobacz, te wydry tam siedzą. Zmieniać na przykład kwiatki w doniczkach trochę tańszym kosztem. I no nie taką produkcją plastiku i materiałów i tak dalej. Dobra, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. I to jest prezent. O Jezu, jest tak ciężki. To jest prezent, jaki sobie chyba sama trochę kupiłam, a trochę z firmy, bo kupiłam sobie garnek Le Crochet, chyba tak się nazywa ten garnek. On jest produkowany we Francji albo jest po prostu francuski, może produkowany jest gdzieś, nie wiem gdzie. Ja mega chciałam ten garnek, bo w nim nie dość, że mogę podsmażyć, to jeszcze można w nim udusić bigos, można w nim dusić mięsa, nie no po prostu. I pso, co muszę Wam pokazać, z tym, że no już się pochowały, no patrz co za małpy. Muszę zbliżyć kamerkę. Wszystkie się schowały. I wszystkie się schowały na złość. Tam się jednak chlapie teraz, widać. Tu się chlapie, psociuch. O proszę, jak pływają. Tam z daleka widać, że to są po prostu główki wydr, które nam tutaj psocą na zatoce. I tak jak Wam coś nakręcam, to widzę, jak one się tam pławią i pluskają. No patrz, uspokoiły się jak na złość. Jakby wiedziały, że są obserwowane i nagrywane. Bo ci chcę trochę pomówić. Sotnice tylko rozpraszają. A więc kupiłam garnek. Fajnie się w nim też robi. No wylazły, no zobacz. No teraz lepiej widać, jak Wam coś nakręcam. One naprawdę wszystko czają. Tośka też tu chciałaby pogadać. A więc w tym garku można robić wszystko. Wszystko. No i jest on na indukcję, gaz, elektryczną, jakiś, nie wiem co to jest, ceramiczną.
Także i do piekarnika ten garnek się nadaje. I można w nim robić gulasz różnego rodzaju, piec mięsa i tak dalej. Nie będę się już więcej rozgadywać na temat tego garka. Ale spróbuję go otworzyć. One są bardzo ciężkie, bo to są żeliwne garnki, takie jak patelnia żeliwne. Nie wiem, czy wiecie, o co kaman, jak takie stare brytwanki. I już sama pokrywka jest bardzo ciężka. Pokrywka jest bardzo ciężka, prawda? Ale wykonanie jest po prostu rewelacyjne. Nie było wyboru z kolorem. One były 50% taniej, ja już Wam chyba we wcześniejszym vlogu wspominałam. Przepiękne mają, różne kolory i różne wzory, i patelnie, i naczynia, i tak dalej. Ja chciałam ten garnek, bo w woku nieraz źle mi się miesza moje te wszystkie przepisy dietetyczne, zwłaszcza kiedy robię obiad na 6 porcji, czyli na 2 dni dla nas. A ten garnek super przykryje, nawet myślę, że na jedną półkę do lodówki mi się zmieści. O, wygląda w ten sposób i jest naprawdę całkiem spory na taką solidną grytę, czyli duszone mięsko. Julka, nie, no po prostu spójrz na nie. One się tam chlapią. Trzeba je oswoić. A my do oceanarium jeździliśmy. Po co do oceanarium, jak my mamy tutaj wydry? Ja mówię ci, trzeba im dać ryby, żeby się oswoiły. Tak. Mamy tyle makreli w żarcie. O, tak wygląda garnek. Po prostu jest fantastyczny. Starczy już o tych wydrach, bo widzów znudzimy. Dobra, to czas, żebyś pokazała swoje robótki. Dawaj. Pogazuj, co ty tam masz? Zaczynam przygodę z, nie wiem, jak to się nazywa. Haftowaniem. Haftowaniem. Tak. Szalona, kupiła sobie, co to jest takie kółko do haftowania? Pokaż, co tutaj zaczęłaś, ale tu prawie nie widać. Nie, prawie nie widać. Tak, położymy. To jest ołówkiem rysowane na razie. Co tu będzie? Pszczółka. Pszczółka i będzie wianek dookoła. Wianek dookoła. Okej, to będzie taka pszczółka z wiankiem. Tak. Tu w tym domu nawet mucha się nie może ruszyć, bo Tośka po prostu jest wachtahund. Pełni wartę pełną parą, prawda? Musisz czekać. Dobra, co to jest? Powiedz. To będzie crop top, taki nastrój, na przykład jak będziemy jechać na wakacje, to żeby tylko nałożyć spodenki na siebie i taki, nie wiem jak to się nazywa, top, żeby tylko strój zakrywało górę. Tutaj będzie jeszcze taka ala koronka na górze. Ala koronka, okej. Okay. Tak. A powiedz mi, nie gryzie cię to? Nie wiem, nie próbowałam. Trzeba było to jeszcze wyprać przed, nie? No, ale, nie wiem, czy to szmuczka. Ale pięknie, jestem pod wrażeniem. Uciekło tu coś? Czy nie, nie? To są po prostu. Aha, czasami dziurki. Jest takie, lepiej się robi. Jak aha. No i zobaczcie, no dziecko zaczyna na drutach robić. Zaraz to nie będzie drut, to szydełko. Aha, to na szydełku jest. Matka nie wie. No pięknie, ale już widzę, co tu się dzieje na twoich rączkach. Tak. Kolejne rękodzieło Julki. Julka robi pierścionki z drutów. Tak, bo na TikToku jest bardzo popularna ostatnio i chciałam spróbować. Z TikToka próbowałaś? Tak. No, i koraliki swoje, widzę, wprowadzasz? Tak. No widzisz? Można zaoszczędzić, wystarczy 5 metrów drutu. Si. Za 22 korony? No, 5 metrów drutu dać dziecku. Stare koraliki. Tak, i dziecko się sobą zajmie, tak. Prawda? No. No super. Także nowe hobby, nowe rękodzieła u Julki. Tak. Ferie. A dziś co? Dziś będziemy kontynuować nasze dzieło biurowe, bo oczywiście ostatnio zaczęłyśmy przestawiać w biurze. Na szczęście ostatnio pozbyłam się już segregatorów z salonu, bo tak szczerze mówiąc lubię sobie posiedzieć też tam z nimi w salonie, ale zauważyłam, że jeżeli wszyscy są w domu, to ja nie potrafię się skupić na moim norweskim i potrzebuję takiego miejsca, gdzie się będę gdzieś właśnie uczyć i tak dalej. Toaletka była trochę za mała, żeby rozłożyć segregator, a Julka narzekała, że ma znowu za duże biurko, więc się wymieniłyśmy. I stwierdziłam, że po prostu zrobimy z Julki pokoju taką młodzieżową, taką jaką ona sobie chce, sypialnię, w której będzie odpoczywać. A tutaj we dwie będziemy mogły pracować tak bardziej, skupić się ja nad swoim językiem. Zresztą ja nie tylko język, ale lubię też montować filmy czasami w spokoju i robić sobie jakieś tam swoje budżety i domowe sprawunki. A Julka po prostu no, spędza trochę czasu nad tymi lekcjami. W osobnym pokoju, tu w tym pokoju, zrobimy sobie biuro. I wstawiliśmy już biurko i jak widzicie łóżko przeszkadza. Wstawiłyśmy też tu od Julki z pokoju jedną tą szafkę. I tutaj jeszcze zostały nam gry od Julki z pokoju, to już niech sobie będą, ale tu już są moje segregatory.
jakiś właśnie Julka ma tu szufladę ze swoimi zeszytami. W biurku mamy szuflady i tak dalej, więc miejsca jest sporo. Tu są jeszcze Julki rzeczy takie do malowania i tak dalej. Więc to tu zostaje, a ona po prostu będzie miała tylko ciuchy, toaletkę i pokój taki typowo do odpoczynku. Oczywiście biurko chciałabym przestawić, to znaczy chciałabym, żebyśmy mogły nawet w tym samym czasie pracować. Ja z jednej strony, ona z drugiej strony, bo biurko jest na tyle duże, że po prostu jeżeli będziemy miały we dwie coś do zrobienia, to na pewno znajdziemy tutaj miejsce. Kwestia tego, że musimy po prostu na razie przestawić łóżko. Te łóżko stwierdziłyśmy, że zanim Julka kupi jakieś łóżko do siebie do pokoju, to najpierw wypróbuje te łóżko, bo łóżek w domu jest za dużo i nie będziemy wydawać na to pieniędzy, ale kupię jej farbę do metalu i my te łóżko pomalujemy, jak będzie trochę cieplej, to dopiero je wystawimy na balkon, na taras, pomalujemy pistoletem, pomalujemy metalową farbą do metalu białą, żeby jej te łóżko pasowało. Do pokoju takie trochę boho sobie zrobi, jeżeli będzie niewygodny materac, to kupię jej jeszcze taką wkładkę na materac może i będzie wtedy lepiej. Te łóżko jest rozkładane, one się rozsuwa też pod spodem, więc jeżeli będzie miała Julia gości i będzie chciała spać u siebie w pokoju, to po prostu sobie te łóżko będzie rozkładać, więc zobaczymy, jak jej się ten materac sprawdzi. No i póki co właśnie tak będzie. Sorry, że Wam ten bałagan pokazuję, ale za chwilę też będziemy tutaj sprzątać. No tą komodę wyniosę. O, Julka. Julka ma bałagan w pokoju, ale pokażę Wam toaletkę. O proszę, Julka tutaj sobie postawiła toaletkę. Ma też tutaj lustro i póki co to jest tutaj. Tą szafkę jeszcze będę chciała wziąć do siebie właśnie do biura. No a szafę no albo sprzedamy razem z łóżkiem, albo je po prostu wykorzystamy w którymś z mieszkań, więc to naprawdę nie jest żaden problem dla nas. Dla Julki ta szafa jest już zdecydowanie za mała, więc czas zmienić szafę i myślę, że zrobimy to po prostu wraz z nowym rokiem szkolnym, żeby też tak jej trochę świeżości jej dodać i takiego startu fajnego w nowy rok. Julka też już kończy w tym roku 15 lat, więc no też tak wkracza już w taki bardziej no młodzieżowo-dorosły świat, więc fajnie zrobić jej jakieś takie nieduże zmiany, myślę, w pokoju. Zresztą to jest dziecko, które ma geny po babci swojej, bo moja mama przestawiała meble non-stop, a ona, wierzcie mi, 2 dni temu miała toaletkę w innym miejscu, ale jednak wczoraj czy przedwczoraj, ona jednak wczoraj stwierdziła, że ona przestawi te meble i już te meble zostały przestawione. No taki wiek, po prostu potrzebuje nieustannej zmiany, więc też ją namawiam na taką szafę nie za dużą, żeby w razie czego mogła sobie przestawić w inne miejsce, bo jeżeli postawi całą szafę na stałe, to po prostu będzie, lub ta szafa będzie za słaba, no to będzie problem. Kochani, ja już się chyba pożegnam z Wami, bo ten vlog naprawdę będzie już długi. Będę się już rozgadywać. Vlog znowu będzie miał 40 minut. Kochani, dziękuję, że spędziliście z nami ferie tak naprawdę. Ja się z Wami jeszcze spotkam, bo tego nagrywam vloga w piątek, a z Wami widzę się pewnie w sobotę, czyli jutro. Dla mnie jutro, dla Was to już będzie tydzień po, bo będziemy już po live'ie, więc będzie mój ten pierwszy live. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo ten mój internet na tej mojej wsi to pożal się Boże. No i tak, dziękuję za uwagę. Cieszę się, że jest nas coraz więcej i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nie mam pojęcia kiedy, bo jak wiecie, za chwilę będę podchodzić do egzaminów z norweskiego. Buziaki, trzymajcie za mnie kciuki, pa.